Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy skontrolowali tira, który zgodnie z dokumentami miał przewozić ładunek gwoździ. W trakcie szczegółowego sprawdzania ciężarówki poprzedzonego prześwietleniem rentgenowskim okazało się, że w naczepie zamiast deklarowanego towaru znajdują się przemycane papierosy. W ciężarówce kierowanej przez 45-letniego Białorusina funkcjonariusze KAS wykryli w sumie 650 tysięcy paczek papierosów o wartości ponad 9,5 miliona złotych. Gdyby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogły wynieść 15 milionów złotych. Wobec białoruskiego kierowcy ciężarówki wszczęte zostało śledztwo. Aleksandr S. decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za tak duży przemyt grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.